Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Newsa. Newsy, deczko spóźnione, co prawda 3 dni, ale mniejsza z tym. Podsumowanie połowy zeszłego miesiąca. Alma Linux podejmuje m.in. współpracę z Microsoftem, albo Microsoft z Alma Linuxem, naprawdę. VMware częściowo porzuca swój zamknięty kod i przechodzi na KVM-a. To nie jest żart, do tego kojarzycie Pine64, tą firmę, która wydała Pine64 Boarda. Właśnie wprowadzają do sprzedaży e-inka, tablet e-ink, bardzo fajny zresztą można powiedzieć i w miarę chyba nawet niedrogi. Oczywiście trochę info o Ubuntu nadchodzącym 25.04, ileś tam naście innych newsów. Gorąco zapraszam, dziękuję za suba, wspomaganie i tą całą resztę, rozpowszechnianie tego filmu. I co, bawcie się dobrze po prostu i dajcie znać w komentarzach, jak żyjecie, czy żyjecie. No i takie tam, no, żeby kanał podskoczył do góry. Miłej zabawy. Mamy właśnie początek listopada 2024, więc zanurzmy się w newsowe podsumowanie ostatnich dwóch tygodni w linuxowo-bansusowym świecie. Informacje zwykle od najstarszej do najnowszej w miarę chronologiczne są podane. Na dzień dobry info dla wielbicieli GNOME, którzy są towarzyscy i lubią podróżować. Jeżeli w dniach od 6 do 8 grudnia będziecie przebywać w Indiach, to Fundacja GNOME zaprasza na spotkanie i konferencję poświęconą środowisku GNOME. Odbędzie się ona w Bengaluru. Co ciekawe, ma być to pierwsze spotkanie hybrydowe, można wziąć udział także wirtualnie, więc może ktoś z Was, widzów tego kanału, weźmie udział w wydarzeniu GNOME Asia Summit? Miasto Bengaluru wybrano ze względu na to, iż często jest ten rejon nazywany Indyjską Doliną Krzemową, czyli miejscem inkubatorem nowych technologii i szybko rozwijającego się przemysłu IT w tym rejonie świata. I jako, że nie tylko człowiek IT żyje, to fundacja umożliwi zwiedzanie wielu ciekawych miejsc w tym mieście. Chodzi tu m.in. o pałac Bangalore, letni pałac Tipu Sultana, czy historyczną świątynię Byka. Są to nie jedyne atrakcje, jakie czekają tam na fizycznych uczestników szczytu. Słuchajcie, fundacja w tej chwili zbiera dane od chętnych prelegentów, którzy chcieliby wystąpić w wydarzeniu, a poruszane tam tematy będą obejmować m.in. projektowanie inżyniera interfejsu użytkownika, marketing i zaangażowane społeczności, rozwijanie GNOME na urządzeniach budowanych i open source hardware, czy też jak najlepiej rozwijać Linuxa i samo jego jądro, będzie także kierunek rozwój i kierunki samego open source oraz wiele, wiele więcej. Jeżeli jesteście zainteresowani, to na stronie gnome.org jest nowy dział poświęcony tej konferencji, gdzie można znaleźć więcej informacji, zapisać się na prelekcję, ewentualnie po prostu poczytać, co i jak tam będzie grane. Gorąco zapraszam. 17 października opublikowano nową nazwę kodową dla nadchodzącego Ubuntu 25.04, który pojawi się w kwietniu przyszłego roku i będzie wydaniem pośrednim z 9-miesięcznym wsparciem dla bezpieczeństwa i aktualizacji. Słuchajcie, Pluki Plufin to jego nazwa, a żeby zrozumieć, o co chodzi, zacytuję część artykułu z Oh My God Ubuntu. Pluki to przymiotnik często używany w odniesieniu dla kogoś czegoś, to wykazuje odwagę, determinację lub pewność siebie w obliczu wyzwań lub przeszkód. Puffin to mały ptak morski znany z jaskrawo ubarwionego dzioba, czarno-białych piór i nieco przysadzistego kształtu. Nazywa się także papugami morskimi ze względu na ich przybrzeżne siedliska i ich jaskrawe dzioby. Co do zawartości systemu, to prawdopodobnie będzie zabierało GNOME 48, które to powinno być wydane w marcu 2025 roku. Planowane jest umieszczenie LLVM w wersji 2.0 albo 20, Pythona 3.13 czy BinUtils 2.44 oraz inne nowe wydania programów, które będą wtedy dostępne. Jak widać, informacji nie ma jeszcze zbyt dużo, ale to dopiero początek budowy przyszłego wydania, więc wiele, wiele jeszcze może się nowości pojawić. W okolicach 20 października Canonical poinformował o umieszczeniu oficjalnego sterownika Intel NPU w sklepie Snap Store.
Jest to komplet zawierający oprogramowanie układowe, firmware, sterownik i kompilator przestrzeni użytkownika. Umożliwia ono pełne wykorzystanie możliwości, jakie oferują najnowsze procesory firmy Intel Core Ultra z rodziny Meteor Lake oraz nowszych, które się dopiero pojawią. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to już są dostępne programy głównie w terminalu, czyli w celi, takie jak LLM, ML, tak, czy Machine Learning, oraz istnieją wtyczki typu OpenVINO AI do programów typu GIMP i Audacity, które mogą wykorzystać Intel MPU do określonych zadań. W najbliższej przyszłości pojawi się zapewne dużo więcej oprogramowania wykorzystujące możliwości tych procesorów w systemie Linux. Warto czekać i sprawdzać info, jest w necie dość dużo na ten temat. W ostatnim tygodniu października amerykański producent sprzętu z Linuxem pokazał nowy komputer stacjonarny oparty o architekturę ARM, a powstał on dzięki współpracy z firmą Ampere Computing. Cytując część artykułu z 9to5 Linux, system 76 Telio Astra, no bo tu chodzi o system 76, jest to maszyna ARM64, wyznaczona dla programistów pracujących nad pojazdami autonomicznymi, tzw. AV, systemami bezpieczeństwa samochodowymi ADAS i rozwojem pojazdów definiowanych programowo SDV. Umożliwia ona natywne testowanie i symulacje w oparciu o tę architekturę, to elektroniczne jednostki sterujące ECU oparte na architekturze ARM. Telio Astra obiecuje wyeliminować potrzeby emulacji ARM dzięki zastosowaniu procesora ARM64 i dodatkowo procesora graficznego NVIDIA od razu po wyjęciu z pudełka. Starannie zaprojektowano system chłodzenia zapobiegającego udławieniu termicznemu w celu zapewnienia niezawodnej i stałej wydajności podczas najbardziej intensywnych obciążeń. Mamy tu dużo większą moc i niższe koszty niż tak zwane instancje GPU w chmurze typu Bare Metal oraz dodatkowo mamy dożywotnie wewnętrzne wsparcie System 76. Astra wykorzystuje procesory Ampere Ultra aż do procesora Ampere Ultra Max 128-rdzeniowego oraz duży ARMv8, który z kolei obsługuje 8-kanałową pamięć DDR4 ECC. Telio Astra może być skonfigurowany z maksymalnie 512 GB pamięci systemowej. Dodatkowo możemy mieć grafikę RTX 6000 ADA Generation, dodatkowo podwójny 10-bitowy Ethernet port i maksymalnie 16 TB pamięci masowej PCIe 4.0 NVMe SSD. Ceny tego cuda, czyli ceny System 76 Telio Astra, zaczynają się od $3300 w komplecie z 64-rdzeniowym procesorem Ampere Ultra Q6422. Dodatkowo mamy 64 GB pamięci w postaci dwóch modułów po 32 GB każdy, oczywiście ECC DDR4 3200 MHz. Dodatkowo mamy tam dysk NVMe o pojemności 500 GB, no i kartę graficzną NVIDIA A402. Więcej info o tym sprzęcie na stronie firmy System76, gdzie gorąco zapraszam. Kojarzycie system plików Riser FS? Był to jeden z pierwszych systemów plików Linuxa wprowadzony do kernela Linuxa. To było w wersji 2.4.1 w około 2001 roku i wykorzystywał on nową wtedy technologię kronikowania plików, tzw. journaling. Został on napisany przez zespół programistów w firmie Namesys, a zespołem tym kierował pan Hans Reiser. System był rozwijany wiele lat, jednak w 2006 roku Hans został zatrzymany przez FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze, pod zarzutem zabójstwa swojej żony, a następnie prawomocnie skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 15 latach odsiadki. Inżynier Suzy Jan Kara pod koniec października tego roku wezwał do usunięcia całego kodu, prawie 33 tysiące linii z jądra Linuxa w nadchodzącym wydaniu 6.13 ze względu na całkowity brak aktualizacji od wielu lat.
Już w zeszłym roku pojawiły się wezwania do wyczyszczenia kernela z tego kodu, no i właśnie nadchodzi ostateczna decyzja w tej sprawie. Jeżeli ktokolwiek potrzebuje nadal używać tego systemu plików, to ostatnia możliwość, jaka pozostaje, to używanie tylko i wyłącznie kernela 6.12, który w wersji LTS będzie miał kilkuletnie wsparcie aktualizacji bezpieczeństwa i będzie miał, że tak powiem, w użyciu ten system plików. Dla wielu ludzi nazwa RISC-V kojarzy się wyłącznie z tanimi płytkami SBC za około 70 do 100 dolarów za sztuka, do tego brakiem oprogramowania, jednym słowem totalnym geekostwem. Nawet nie wiecie, jak bardzo się mylicie. RISC to otwarta architektura procesorów rozwijana od 2010 roku, kiedy to projekt pierwszy raz ujrzał światło dzienne na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Tak, tak, tym samym, gdzie powstało BSD. O potędze tego rozwiązania nie świadczy fakt, że używa go ogromna ilość producentów IT, a sam potentat rynku GPU, czyli Nvidia, od 2016 roku rozwija własny kontroler logiczny oparty na RISC-V dla swoich akceleratorów. Do roku 2016 zieloni wykorzystywali zastrzeżony swój mikrokontroler Falcon, jednakże gdy architektura RISC-V się rozwinęła, decyzja o zmianie została podjęta dosyć szybko. Jak napisano w jednym z artykułów w serwisie Foronix, wiceprezes inżynierii Franz Sigistermans Nvidia na szczycie RISC-V, który odbył się w Santa Clara w Kalifornii pod koniec października, informował, że w różnego rodzaju układach Nvidia w 2024 roku znajduje się, uwaga, około miliarda rdzeni RISC-V i są one dostępne w różnych mikrokontrolerach tego producenta. Szacuje się, że w każdym nowoczesnym układzie Nvidia jest to około 40 unikalnych rdzeni tego typu, tej architektury. Odpowiadają one m.in. za zarządzanie energią karty, przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, dodatkowo obsługują systemy bezpieczeństwa w automotive, również jeżeli chodzi o kamery czy wyświetlacze wszelkiego rodzaju, nie tylko w automotive. Pierwszy lepszy przykład, w każdej nowej karcie GPU w waszym komputerze, na przykład jeżeli chodzi o kartę RTX 2060, znajduje się mikrokontroler GSP, procesor systemowy GPU. I jest to właśnie zestaw mikrokontrolerów RISC-V. Może od teraz spora grupa ludzi przestanie kojarzyć te potężne rozwiązania z tanimi SBC z Azji. Słuchajcie, jest to ogromna konkurencja dla obu pozamykanych standardów, jakim jest x86 Intela AMD, czy samo ARM, które również jest przecież zamknięte. Kilka tygodni temu pojawiły się pogłoski, jakoby jeden z lepszych projektów menedżerów kluczy, słuchajcie, chodzi o Bitwardena, całkowicie porzucał częściową otwartość swojego kodu. Bitwarden działa w tzw. modelu freemium i od dawna część kodu jest otwarta. Projekt składa się z wielu modułów, w tym tzw. 2FA, Cloud Login, Biometric Unlock, Self Hosting i oczywiście klientów, w sensie programy, chodzi tutaj o programy natywne do obsługi tego wszystkiego, tak, w Windowsie, Linuxie czy macOSie. Ale są także oczywiście pluginy, tak zwane pluginy rozszerzenia do prawie każdej przeglądarki internetowej. Cytując część artykułu z serwisu Foronix, obawy o zamknięcie źródeł pojawiły się po opublikowaniu po niedawnym żądaniu ściągnięcia dla klienta Bitwarden, które wprowadza zależność tzw. Bitwarden SDK Internal. Chodzi to, jest to potrzebne do zbudowania klienta stacjonarnego, tak? Słuchajcie, w oświadczeniu licencyjnym pojawiła się tam następująca klauzula. Nie możesz używać tego zestawu SDK do tworzenia aplikacji przeznaczonych do użytku z oprogramowaniem innym niż Bitwarden, w tym niezgodnymi implementacjami Bitwarden, ani do tworzenia innego zestawu SDK. Odpowiedź od Bitwarden nadeszła bardzo szybko i od tego samego, można powiedzieć, założyciela, dyrektora technicznego Bitwardena, który tam na GitHubie się często udziela. Chodzi tu o człowieka Kyla Spearina.
Napisał on m.in. dziękujemy za podzielenie się swoimi obawami. Poczyniliśmy postępy w wykorzystaniu naszego SDK w większej liczbie przypadków użycia dla naszych klientów. Jednak naszym celem jest upewnienie się, że SDK jest używany w sposób, który zachowuje zgodność z GPL. Dyrektor dodał także, że SDK i klient to dwa oddzielne programy. Kod dla każdego programu znajduje się w oddzielnych repozytoriach. Oba programy komunikują się za pomocą standardowych protokołów i nie oznacza to, że są jednym programem na potrzeby GPL-V3. Bitwarden nazwał to błędem pakowania i po prostu nieporozumieniem. Słuchajcie, pełna odpowiedź dyrektora firmy jest dostępna w serwisie GitHub Bitwardena. Link w opisie tego filmu się powinien znaleźć. I myślę, że to kończy temat, jeżeli chodzi o nerwówkę i Bitwardena itd., itd. Teraz coś dla wielbicieli Tiling Managerów, a dokładniej młodego, ale mocno rozwijającego się kompozytora Wayland, inspirowanego i3WM. 28 października opiekun Sway, gość nazywa się Simon Sir, wydał wersję 1.10 tego środowiska, a została ona oparta o popularną bibliotekę WL Roots i biblioteka ta jest w wersji 0.18. Biblioteka wprowadza m.in. nowe wsparcie protokołu Linux DRM Sync Object V1 dla jawnej synchronizacji, Alpha Modifier V1 dla obsługi kanału Alpha na powierzchniach, Extforain Top Level List V1 jest to protokół dla pasków zadań i przełączników aplikacji oraz dodatkowo mamy tutaj Extransient Seed V1 dla lepszej obsługi przypadków użycia VNC tudzież logowania zdalnego. Jeżeli chodzi jeszcze o WL Roots 0.18, ma również ulepszenia w obsłudze renderowania Vulkan, nowe API renderowania bezstanowego do odczytów buforu pikseli GPU i wiele, wiele innych zmian. Teraz wracając do tematu, sam Sway 1.10 dodaje Tiering Control V1 do opt-in Tiering Page Flips. Również coś takiego jak Extransient Seed V1 dla aplikacji zdalnych, Extforain Top Level List V1 do zapytań o informacje najwyższego poziomu i XDG Shell V5. Jest również obsługa wyskakujących okienek IME i ME używanych dla CJK wraz z różnymi innymi zmianami. Więcej info o obydwu rzeczach, strona projektu Sway na GitHub, ewentualnie strona po prostu bezpośrednio WL Roots, również na GitHub. Teraz trochę retro, ale w świetnym wydaniu. Gdy wielu z Was zaczynało przygodę z Linuxem na desktopie pingwinowym, słuchajcie, wtedy tam królowało środowisko graficzne KDE w wersji 3.5. Proste, szybkie, kolorowe i wygodne, oferujące olbrzymią ilość konfiguracji i możliwych ustawień praktycznie wszystkiego. Teraz, w 2024 roku, nadal jest możliwość używania tamtego pulpitu w praktycznie niezmieniony sposób. Chodzi to oczywiście o forka. Forka, który nazywa się Trinity TDE, czyli Trinity Desktop Environment. Jestem w tej chwili w wersji R14.1.3. Tak jak mówimy, jest to rozwidlenie KDE 3.5 z początku lat 2000. Najnowsza wersja wydana tuż przed końcem października 2024 oferuje nowy panel ustawiania touchpada, postępuje proces integracji z tzw. XDG Portal API, który umożliwi połączenie Trinity z ekosystemem aplikacji KDE tych nowoczesnych, a do tego mamy w końcu kafelkowanie okien przy bokach i górze lub na dole ekranu. Żeby było ciekawiej, w sieci można znaleźć informacje, iż gdy odbywało się spotkanie KDE Academy 2024, kilku deweloperów współczesnego KDE Plasma zorganizowało nieplanowane wydarzenie i na nim zaczęli instalować i używać właśnie pulpitu Trinity na swoich komputerach.
Co ciekawe, deweloperzy Trinity zostali pochwaleni za ogrom włożonej pracy i jasność tego, co robią, a także oficjalnie ich zaproszono na przyszłoroczną KDE Akademii w 2025 roku jako głównych gości. Słuchajcie, powoli kończąc newsy, 29 października tego roku pojawiła się informacja o krytycznej luce CVE-2024-9632 w zabezpieczeniach serwera X.org. I co ciekawe, problem istnieje od 18 lat, a umożliwia lokalną eskalację prawnień, czyli uzyskanie praw administratora. CVE-2024-9632 dotyczy zarówno serwera X.org, jak i X.Wayland. Poprzez dostarczenie zmodyfikowanej mapy bitowej do serwera X.org może wystąpić eskalacja uprawnień z powodu przepełnienia bufora, tak zwanego buffer overflow. Ten problem bezpieczeństwa występuje w XKB Set Compat Map i wynika z nieprawidłowej aktualizacji rozmiaru i może prowadzić do eskalacji właśnie uprawnień. Jeśli serwer jest uruchamiany jako root lub jako zdalnie wykonywanie kodu z X11, na przykład poprzez SSH. Komunikat o bezpieczeństwie X.org można przeczytać na liście mailingowej. Słuchajcie, wydania X.org Server 21.1.14 i X.Wayland 24.1.4 naprawiają ten problem, który został odkryty przez firmę Trend Micro Zero Day Initiative. No, w końcu to załatali po 18 latach. Wszyscy, którzy szydzą z Linuxa, powinni się teraz trochę skupić, ponieważ ten news może im bardzo, ale to bardzo podkopać wierzenia. Microsoft oficjalnie oświadczył, iż na ich serwerach chmurowych Linux stanowi ponad 60% używanego przez klientów systemu. Co najważniejsze, to nie jest RHEL, czyli ten system od Red Hata, nie jest to SLES, czyli SUSE Linux Enterprise Server, ani nie jest to Ubuntu. Słuchajcie, siłą pociągową Microsoftowej chmury jest Alma Linux. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę użytkowników Linuxa i potrzeby klientów, firma Microsoft uznała, że Alma Linux powinna być polecaną dystrybucją Linuxa jako atrakcyjna alternatywa dla systemów RHEL i CentOS. 29 października Microsoft na swoim blogu Tech Community ogłosił i tu cytuję. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę użytkowników Linuxa i potrzeby klientów, firma Microsoft uznała Alma Linux za polecaną dystrybucję jako atrakcyjną alternatywę dla RHEL CentOS. Linux stał się najpopularniejszym systemem operacyjnym na platformie Azure, ponieważ ponad 60% rdzeni klientów uruchamia obciążenia oparte właśnie na tym systemie. Jesteśmy zobowiązani do ciągłego inwestowania w platformę, aby ulepszyć środowisko Linux i open source w usłudze Azure, zapewniając, że spełniamy zmieniające się potrzeby naszych klientów. Na to Fundacja Alma Linux odpowiedziała. Fundacja Alma Linux OS Foundation jest zachwycona, że Alma Linux został uznany za rekomendowaną dystrybucję Linuxa w Microsoft Azure. To poparcie podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczenie stabilnej, bezpiecznej i wydajnej dystrybucji Linuxa dla środowisk korporacyjnych. Bycie rekomendowaną dystrybucją w Azure nie tylko potwierdza niezawodność i jakość Alma Linux, ale także zapewnia, że nasi użytkownicy mogą pewnie wdrażać i zarządzać swoimi obciążeniami w Azure, powiedział Ben Vasquez, przewodniczący zarządu Alma Linux OS Foundation. No pięknie, pięknie! Ciekawe info ze świata Open Hardware, ale także i Linuxa. Kojarzycie firmę Pine64? Firma oparta jest na społeczności, której celem jest tworzenie wysokiej jakości niedrogich urządzeń ARM, a ostatnio także urządzeń RISC-V dla osób prywatnych i firm na całym świecie. Pine64 zadebiutowało z komputerem jednopłytkowym Pine A64, który został pomyślnie uruchomiony i sfinansowany przez kampanię na Kickstarterze w 2015 roku.
30 października oficjalnie wprowadzono do sprzedaży ich pierwszy tablet oparty o technologię e-ink, czyli elektronicznego papieru. Urządzenie oparte jest na Linuxie, konkretnie jest to dystrybucja Debian ze środowiskiem graficznym GNOME. Preinstalowano program do notowania Journal App, są również czytniki e-booków, CoReader oraz Foliate i wiele, wiele innych programów. Panel e-ink ma rozdzielczość 1404x1872 z szybką częstotliwością odświeżania. Ma również 16 poziomów skali szarości. Jest nie tylko zamknięty w utwardzonym, odpornym na zarysowania szkle z powłoką antyobłyskową i warstwą wakuą EMR, ale także zawiera przednie podświetlenie z białym lub bursztynowym ustawieniem tegoż koloru, tak? Zasilany jest przez układ bardzo wydajny SoC Silicon On Chip ROG Chip 3566. Układ ten posiada 4 rdzenie A55 i jest wspierany przez 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci eMMC. Można powiedzieć, że jest to bardzo potężne urządzenie przenośne, na którym można robić notatki, pisać i czytać dokumenty, również używać do czytania książek, korzystać z terminala Linuxowego i wiele, wiele innych rzeczy. Za dźwięk w tym czymś odpowiadają głośniki stereo, jest także mikrofon. Sprzęt jest wyposażony w łączność Wi-Fi oraz Bluetooth 5.0, ma także port USB-C typ 2.0, a bateria litowo-polimerowa ma pojemność 4000 mAh. Cena sprzętu została określona na około $400, czyli tam powiedzmy 1600 zł. No i teraz bomba na koniec, taka konkretna bomba. VMware Workstation przechodzi z zastrzeżonego kodu na korzystanie z Upstream KVM. Cytując artykuł z serwisu Foronix, w tym tygodniu na liście mailingowej jądra Linuxa pojawiła się seria poprawek jądra autorstwa inżyniera Broadcom Zaka Rusina zatytułowana KVM X86 Małe zmiany w celu obsługi gości VMware. Ta seria poprawek wyraźnie określa, aby pomóc przyłączać produkty VMware działające na Linuxie na KVM, konieczne są drobne zmiany, aby KVM mógł uruchamiać, uznawiać niezmodyfikowanych gości VMware. Słuchajcie, po pierwsze ma to zezwolić na włączenie tak zwanego backdoora VMware za pośrednictwem interfejsu API. Obecnie ustawienie backdoora VMware jest ograniczone do parametrów rozruchu jądra, co wymusza na wszystkich maszynach wirtualnych uruchomionych na hoście uruchomienie z backdoorem VMware lub bez niego. Jest tutaj wpis także dodaj prosty limit, aby zezwolić na włączanie tzw. backdoora VMware na podstawie każdej maszyny wirtualnej. Domyślnym ustawieniem tego ustawienia pozostaje parametr rozruchu KVM Enable VMware Backdoor, który domyślnie jest ustawiony na false i można go zmienić na podstawie każdej maszyny wirtualnej za pomocą limitu KVM CAP X86 Backdoor. Ja wiem, to tłumaczenie maszynowe ciężko zrozumieć, no ale cóż, no lepsze to niż nic. Autor artykułu otrzymał oficjalne potwierdzenie tej informacji od firmy Broadcom, czyli właściciela VMware. VMware Workstation do wirtualizacji komputerów stacjonarnych rzeczywiście odejdzie od swojego istniejącego zastrzeżonego kodu wirtualizacji i zacznie korzystać z powszechnie używanego kodu QVM, napisano do niego w mailu. Broadcom zapowiedział także, że podczas korzystania z KVM do wirtualizacji CPU nadal będą polegać na wszystkich istniejących urządzeniach wirtualnych VMware grafiki i innych funkcji. Również na macOS i Windows mają przejść na nowe struktury wirtualizacji CPU. Ogólnie tak, nie ma jeszcze ustalonego harmonogramu, kiedy ma się to odbyć. Raczej będzie to bardzo, bardzo długi proces, patrząc na ilość zmian, które muszą być dokonane. Ale tak jak to powiedziałem i tak jak możecie zobaczyć sobie w tym artykule, to już jest faktem. VMware będzie korzystać z KVM Linuxowego.
Słuchajcie, finish na teraz, finish tymi newsami. Mam nadzieję, że coś tam dla siebie fajnego znaleźliście, może coś się wgłębicie bardziej i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem bardzo podziękować wszystkim wspierającym ten kanał, chodzi tu o firmy, chodzi tu o użytkowników prywatnych, którzy się dorzucają do tego wszystkiego przez Tipli, PayPala, czy subskrypcję płatną w YouTubie. Bardzo, bardzo dziękuję. Ta każda kasa się przyda, powiem to tak. Dzięki za obejrzenia, za łapki w górę, za udostępnianie tego filmu innym ludziom i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, widzimy się, słyszymy się? Nie, widzimy się. Widzimy się w następnym filmie na kanale Świadlinuxa, mam nadzieję niedługo. Jak najbardziej już za parę dni pojawi się recenzja monitora Titan Army 2710PS, tego co mam tutaj, 240 Hz, HDR i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo fajny monitor, naprawdę. Dam wam tam info, co, gdzie, jak i po co, komu tak jest. A tymczasem co, miłego tam wieczorka, nie wiem, nocy albo ranka, kiedykolwiek sobie ten temat oglądacie. No i co, widzimy się, jeszcze raz mówię, widzimy się, słyszymy się niedługo. Pozdrawiam, Bartek, cześć.